Siemo z tej strony, MaziXS, witam was w specjalnym odcinku. Ze mną jest specjalny też gość. Pasto. Okej, a teraz jesteśmy razem. W dzisiejszym odcinku przetestujemy rzeczy, które są podwójnie czekoladowe, bo wchodzą na rynek i chcę się podzielić tą opinią z wami. Ze mną też właśnie pomoże mi w tym Pastor, ale oprócz rzeczy czekoladowych będziemy też próbować napoje. Tak jak napoje ekipy. Ekipa? I będziemy to zapisywać wszystko na kartce. Tak, no. I potem na koniec będą oceny, jak to wmontuję. A tutaj macie Instagramy. Pierwszym produktem będzie czekolada. Jedna z kilku czekolad. Czekolada akurat nie jest podwójnie czekoladowa, ale jest nazwana mocno mleczna Extra Milk Chocolate. Może powinniśmy jakoś tak fajnie to tylko... Widelce? Nie, dobra, tam po co tam nam widelce, prawda? Dobra, spróbujemy jeszcze czekoladowej. Dobra, spróbujemy. Znaczy mocno mleczny. Mocno mleczny. Czoklet. Czoklet, myk. No. Ej, opróbuj coś bardziej mleczną. Ej, mogliśmy kupić mleczną czekoladę, żeby porównać to, ale ja mówię, nie powiem, jak czekolada smakuje. No zdaj mu wiecie, że ja tylko batonikiem. Ej, dobra jest. No jest taka... Dobre. No, punktacja. Punktacja będzie. Właśnie się ocenię. Od 0 do 10. Dobra, ja będę tak mniej więcej robił, że 5 to jest spoko, takie neutralne. Powyżej jest coraz bardziej super, a poniżej jest coraz mniej super, co nie? No. Więc dla mnie będzie czekolada mocno mleczna. Myślę, że taką 8-9. Dla mnie 7. No bo jeszcze mamy tu inne produkty. No, nie, no nie, tam smakuje. Później podamy to dla operatora. Drugi produkt. Dobra, to jest gorzka czekolada. Gorzka czekolada. Podwójnie czekoladowa. To jest przyjemny smak. Oczywiście wszystkie czekolady dzisiaj zostaną zjedzone, więc spokojnie, tak, że tego zbieramy. Ale chcę wam pokazać, jak fajnie wygląda wzorek. No i tu ale kogo to obchodzi? Chodzi o smak. A zaliczamy to? Nie. Dobra, siłum. No. Tu musisz sobie ocenić, ja nie lubię gorzkiej czekolady. Ale smaczne jest na gorzko? Nie, jak na gorzko, to jest czuć słodycz. Tej czekolady widać, że jest podwójnie czekoladowa. Podwójnie kakaowa. Podwójnie kakaowa. Jest dobra. No więc to jest jedna z lepszych będzie ocen. Daję 9. No. Ja akurat się zaskoczyłem. Ty dajesz 9, tak? Tak. Ja się zaskoczyłem, ja dam... Nie lubię gorzkich czekolad, ale weźmy... Dobra, damy 7, no dla zachęty powiedzmy, to tak nasz pierwszy taki... Jak, właśnie, jak chcecie, żebyśmy coś więcej testowali, to piszcie w komentarzach, co powinniśmy znowu zjeść. Nazwiemy może nawet taką serię, jeżeli będzie więcej niż 3 odcinki. No. No dobra, czekolada leci. A teraz wlatuje król, to Fifi, Double Chocolated. Stąd w ogóle wziąłem pomysł na serię, bo znalazłem tu... To Fifi, a ja jestem fanem To Fifi. Kiedyś może usłyszycie historię o To Fifi na live, albo już kiedyś było opowiadane. Oczywiście opakowanie jest pełne. No nie mogłem się powstrzymać, no niestety. Ja wiem, jak smakuje. Zostały tylko 3. Ja jeszcze nie wiem. Myk. Jest pyszna. Ale to jest, smakuje w ogóle jak gorzka niż podwójnie czekoladowa. A jest pyszna. Ja lubię To Fifi. Dla mnie... Ta Double Chocolated, że... Ja w ogóle też nie pamiętam, jak smakuje ta Fifi zwykłe. Nie pamiętam, jak smakuje zwykłe. Ale te... Jest takie... Bardziej z koszku czekoladowego. No... Nie jest to taka słodka, więc jest dobra. Więc dam 8, bo nie przebiła gorzkiej czekolady, ale... Też jest dobra. Ja do To Fifi... Kurde, myślę między 10 a 9. Ale myślę, że może mi coś zaskoczy, więc... Zrobię furtkę, dam 9. O, ten jeden w ogóle dobrze został, bo dla operatora zostanie. Tak, dla operatora, który nie istnieje. No i teraz właśnie wlatuje gość specjalny, czyli... Czwarty produkt. Chipsy czekoladowe. Też byłem zaskoczony, nigdy nie jadłem, dlatego... Ale to pewnie już większość ludzi zjadła, ale ja nie jadłem, więc spróbuję. I też na wizji. Bo mieliśmy, nie mamy więcej produktów dla czekoladowych, no, więc potrzebowaliśmy cokolwiek. Ale jest czekoladowe. A ty jadłeś chipsy? Nie jadłem chipsów. Czekoladowe. Ciekawe właśnie. Jakie małe. Jakie małe chipsy. Jakie malutkie. O smaku orzechowym oczywiście. No, o smaku orzechowym. Są inne też smaki, jak
Gorzka czekolada i mleczna czekolada. No i te orzechowe. Dobra, no. Spróbujemy. Chciałem, że chips to będzie. No, chips czekoladowy, czekolady. Myślałeś, że to będzie ziemniak jeszcze? No. Ale ziemniak nie na tym kanale. Dobra. No, zawiodłem się na tym produkcie. Tak? Tak. No, mi coś jest dobre. Takie jest delikatne, ale takie fajnie orzechowe. Zawiodłem się na tym produkcie. Dlaczego? Stu. Myślałem, że będzie ziemniak w środku. To będzie chips polany czekoladą. Niestety to nie jest chips polany czekoladą, to jest to czekolada. Dam 4. Ja dam... Kurde, dla mnie było smaczne. Ja dam 7. Chociaż czy bym jadł to tak często. Nie lubię czekolady. No wolę gorzko. Ja dam 7. Ja będę bardziej przychylny. Nie sam myśl. No jestem bardziej miły dla tych czekolad. Chyba teraz idziemy na sekcję napojów. Ciu, ciu, przed! I w sekcji napojowej przydadzą się na małe takie mamy szklaneczki. Bardzo fajne, które nam się przydadzą do pierwszego napoju. Waniliowej coli, którą pewnie też piliście, ale ja nie piłem i zero cukru. Zero cukru, zero sugar. Sugar daddy. Daddy. No. Dobrze, teraz ty czyń ty będziesz od sekcji napojowej. Ale czemu tak biedni? Jeszcze raz wlejemy. Nie no dobra, bo tyle co na spróbowanie. Ale chcesz się dać czerwone. Dobra, no to próbujemy. Próbujemy. Waniliowa cola. Wchodzi ładnie. Zapraszamy na kanał. Pastor zeruje. Dobra. Oj kurde, zapraszam czuć tą wanilię. No. Czuć wanilię. Czuć kolę. Nie jest aż takie słodkie. Ja bym dał ostrą 7. Nie, ja nie czuję tego, że tu mam brak słodyczy. Ja czuję wanilię. Jak to? Jak jest w cieście taka do pieczenia wanilia. Jest git. A co to jest 59p? Pesos. A, 59 pesos. Tak, tak. No mnie tak... Ja coli zbytnio nie lubię. Ja to piję kolę wyłącznie z tymi... napojami zabawowymi, jak to się mówi. Ja dam 6, bo tak... Kola mnie nie zaskoczyła, no. A spodziewałem się takiego grzmotu wanilii. Ej, pastor, masz coś za uchem. Patrz. Co za uchem? Czy to nowy napój ekipa? No, nie do końca nowy. Już wszyscy pili oprócz nas. Chociaż tak w ogóle śmiesznym żartem, to wśród moich znajomych prawie nikt tego jeszcze nie pił. Ale wiesz, że coś masz innego za uchem jeszcze? Co on za uchem? A dokładnie tutaj. Co on tutaj? No, mogę to już tu przygotować. Super, o, a to truskawka też mamy. Wow. Ej, dobra, ale jestem ciekawy, bo skład mają podobno fajnie, bo on jest minimalistyczny, tylko tyle słyszałem. A jest tutaj błąd ortograficzny, bo ponoć niektóre mają błąd ortograficzny tutaj gdzieś i ludzie to sprzedają za grube, gruby hasik. Ale tu nie ma błędu ortograficznego. No i... W ogóle nie sprzedamy to za grube. My mamy śmieszne puszki, bo mamy tu tak lekko ugięte i tu tak lekko ugięte. Tak, biliśmy się w sklepie o te puszki. Chyba ciężko. I te puszki były tak sklejone, no. Tak. Dobra. Ja ten skład chciałem właśnie zobaczyć. Dobra, no brzmi normalnie, nie wiem, nie znam się, nie jestem na diecie. Dobra. Gigasowany. Ej, naprawdę jak ta lemoniadka. A mówiliście, że słaby smaka, to... Jak lemoniada. Ej, chociaż drogie to. Drogie, 5 zł za to nie dam. Ale smak naprawdę jest git. No jest taki... Kurde, czekaj. Ciekawy. Ale... Nie zasmakowało mi to, więc dam 5. Ty, dla mnie naprawdę było zaskoczenie. Mówiliście, że kijowo... Weź mi daj jeszcze trochę. Sobie troszeczkę. Mówiliście, że to kijowo. A tak naprawdę... Naprawdę git. Szczególnie, że ja lubię kwaśne rzeczy. I czuć tu kwas. A nie taki kwasek... Kwasku cytrynowym, taki... Czekaj. Kwasek cytrynowy w środku, no? Tylko taki naprawdę smaczny kwas. Nie wykija tak twarzy zbytnio. Ja dla cytrynki bym dał nawet 8. Wiesz? No nie ma. Jest kwasek cytrynowy. No to wytniemy z tym kwasem. Ale dobre jest, no ja bym pił. Jest kwasek cytrynowy. Dobrze. Przechodzimy do truskawki.
Zobaczymy, jak tam to truskawa. W ogóle przepijmy. No te truskawki to więcej polałeś niż się w pasu. No mi to w ogóle, pół szklany mi zrobiłeś. Sobie to całe nic. Dobra, splaśmy, ale zobacz jaki piękny kolor. Ty, no nowy kolor. Jak ta piosenka. Nowy kolor to ja, to ja. Ej, dobra. Ej, pachnie jak piccolo, co? No. Truskawkowe. To znaczy, że będzie powinno być dobre. Smakuje tak trochę, jak piccolo, piccolo. Ty, jak piccolo truskawkowe. Bo piccolo jest bardziej słodsze. Dobra, truskawka bardziej dosmakowała mi. Ty. Cytryna. Ja ci powiem, że dla mnie truskaweczka była tym giciorkiem była. Ale jeżeli chodzi o cytrynę, to wolę kwas. No ja powiem truskawkę. Ej, tu pisze edycja limitowana, by to powiedzieć? Ja nie mam błędu ortograficznego. No właśnie. Dobra. Ja czy to w ogóle widać, Lukas? Dobra. Nie wiem. W ogóle mamy tak śmiesznie kadr ustawiony, bo mieliśmy mieć z przodu, ale będziemy mamy bokiem, bo nie mieściło się. Tak. Dobra. Najmniej to skabeczka będzie siódemką. No nie, ósemeczką będzie. Jakie przebicie z piątki na ósemkę. Tak. A wy jesteście team truskawka czy team cytryna? Spraw, napiszcie komentarz jaki team. Ej, no napiszcie komentarz. Tak, bo nas to ciekawi. Zostawcie lajka oczywiście. I dostajecie serduszko jak napiszecie. Oczywiście jak napiszecie, że jesteście team truskawka, dostaniecie serduszko. No od pastora dostaniecie. Tak. O, nie możesz dać serduszka. Jak A teraz to, na co wszyscy czekali, czyli podsumowanie. Czy ten double chocolation tak naprawdę jest lepsze od dwóch łyżek kakao? Kakao! Weź kuś. To ci nałożę, co nie? Co mi nałożysz? No. Dzięki. Oj, nie masz łyżkę. Weźmy, że dwie łyżki mamy zjeść kakao naraz. Tak, dwie. No dwie. Jedną łyżkę mam chwalić. Jak to? Podwójnie kakao. Sprawdźmy to. Sprawdźmy. Czy będzie dobrze? Widzimy się po krótkim, dużym, dużym sprzątaniu i umieraniu. Kakao zostanie moją ulubioną książką. Ale na pewno nie zostanie moją ulubioną podwójną czekoladą. No ja mogę się wypowiedzieć tym, że... A co ja powiem o kakao, że prawie się udusiłem nim. Nie jedźcie kakao. Nie jedźcie kakao. Daję trójkę. Trójkę? Ja myślę, że dwójkę dam. Do ciasta tak, ale nie do jedzenia. Nie lubię kakao, w ogóle kartka jeszcze jest cała uwalona. Tak. Nie jedźcie kakao. Podsumowanie punktów. Zwycięzcą z sekcji... Podwójnie czekoladowej. Jest! Nie zliczyliśmy tego. Czekolada to gorzka. Gorzka wygrała? Tak. Gorzka podwójnie czekoladowa. No wygrała gorzka czekolada. Podwójnie gorzka. Tak, wygrała podwójnie gorzka czekolada. No kurde. Podwójnie czekoladowa gorzka czekolada wygrała. A z sekcji napojowej? A z sekcji napojowej wygrał... Kto wygrał? Truskawkowe ekipy. Truskawkowe ekipy. No kurde. Nie spodziewałbym się. Spodziewaliśmy się. Ja myślałem, że mocno zwykłe. A największym przegranym jest kakao. Kakao jest największym przegranym. No. No. Teraz dla widza damy kakao. Nie dawaj widza. Dla widza. Jeżeli wam się podobało, to subskrybujcie kanał. Piszcie w komentarzach, jak macie jakieś pomysły. Zapraszam też na live'y i na inne filmy. Tak. Mówię się Instagramy. Także na Discorda, Instagramy. Zapraszam tutaj na linki w opisie. No i zostawcie like, jak wam się podobało. Teraz machamy jak familiadzie. No z tej strony był Marzi Chces! Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie, ze mną pastor. Ja. Ma, no i...